I już za chwilę poznamy tę osobę, która w Złotej Dziesiątce uplasowała się na samej górze, na samym szczycie, czyli zajęła miejsce pierwsze. A miejsce pierwsze zajęła pani Izabela Bober. Radom. Zapraszam. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o Złotą Dziesiątkę, tak więc raz jeszcze poznajmy inaczej. Raz jeszcze przypomnijmy sobie nazwiska i tak wróćmy dużymi prawami. Miejsce pierwsze pani Izabela Bober. Miejsce drugie pani Mariola Żołnierz-Jabłońska. Miejsce trzecie pani Jadwiga Szerwicka. Miejsce czwarte pani Teodora Słoń. Miejsce piąte pan Zbigniew Stepień. Miejsce szóste pani Teresa Kacper-Żygwara. Miejsce siódme pan Krzysztof Pogórski. Miejsce ósme pan Robert Jambuła. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Was proszę o pozostanie na scenie, ponieważ za chwilę pojawią się, mam nadzieję, nasi kolejni goście, którzy chcieliby dać tak zwane nagrody dodatkowe. Państwa byłoby mi również. A, miło właściciela, chcecie ich powiedzieć. Dobrze. Ja sobie to zapamiętam, znajdźcie sobie innego lekarza prowadzącego. O, weźcie ich ze sobą, lekarz prowadzący. Pani doktor, została Pani lekarzem roku 2008, wybranym przez czytelników. Czy są emocje, jakie wrażenia? No z pewnością było to dla mnie zaskoczeniem, choć w roku ubiegłym udało mi się zdobyć czwarte miejsce. No tym razem no, byłam bardzo zaskoczona tym. Pani doktor, wiemy, że Pani bardzo zapracowaną osobą. Tutaj czytelnicy argumentowali właśnie, że nie odmawia Pani nigdy, jeśli jest taka potrzeba. Zawsze Pani znajduje czas dla osoby chorej, cierpiącej. Skąd Pani bierze siły i skąd Pani bierze ten czas, który jednak trzeba gdzieś tam wygospodarować? Ja poświęcam bardzo dużo czasu pracy przy chorych. Głównie dlatego, że ja jestem lekarzem pracującym w hospicjum. I jest to moja pasja pracować właśnie dla tego typu chorych, to znaczy chorych z chorobami nowotworowymi. Pani doktor, jak taki zwykły dzień Pani wygląda? Kiedy normalnie idzie Pani do hospicjum, jak to wszystko wygląda wtedy? Pracę w hospicjum rozpoczynam około godziny 8 rano, gdzie spotykamy się wszyscy na takiej rozmowie z pielęgniarkami, z lekarzami, z wolontariuszami. Następnie około godziny 9-10 zespołem wolontariuszy wyjeżdżamy na wizyty do domów chorych. Nasze zespoły to są na ogół złożone z 3 osób. Jest to lekarz, pielęgniarka, wolontariusz niemedyczny, czasami również kapelan, ksiądz, jeśli jest taka potrzeba. I te wizyty trwają czasami nawet i do północy. A proszę powiedzieć, bo na pewno są takie sytuacje, że potrzeba, prawda, jakiejś czułości, potrzeba serca, niekoniecznie diagnozy, koniecznie lekarstw, prawda? No z pewnością w kontaktach z osobami tak ciężko chorymi trzeba wykazać się taką dużą delikatnością, dużym wyczuciem. Trzeba również mieć taką umiejętność, by powiedzieć to, co w danej chwili jest potrzebne, najważniejsze, a równocześnie nie powiedzieć czegoś, co mogłoby na przykład chorego bardzo przygnębić.